W sobotę 14 listopada na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbył się już po raz 15 turniej zapaśniczy z okazji Święta Niepodległości. W zawodach udział wzięło 80 zawodniczek i zawodników z 10 klubów z całej Polski. W naszym turnieju biorą udział zawodniczki, które już są reprezentantkami Polski. Z naszych reprezentantek walczyła Paulina Martyka i Sylwia Martyka. Z Zagłębia przyjechała Magdalena Błaszczyszyn. Także przyjeżdżają zawodniczki, które przyjeżdżają się tu sprawdzić przed Pucharami Polski, przed Mistrzostwami Polski. Stoczyły walki, oczywiście swoje, wygrały swoje kategorie wagowe. Dziewczęta z naszych lokalnych klubów to zawodniczki z bardzo dużym potencjałem, które osiągają wysokie wyniki sportowe na zawodach w całej Polsce. Te w Dzierżoniowie traktują jak dobry sparing, choć jak twierdzą, nigdy nie należy lekceważyć przeciwnika. W tym roku byłam trzecia na Pucharze Polski kadetek. Byłyśmy na międzynarodowym turnieju w Berlinie, gdzie stoczyłam 6 walk, 7 niestety przegrałam. No i tak to na razie nie mieliśmy zawodów, tylko mieliśmy takie najważniejsze, to był Puchar Polski, międzynarodowy turniej w Berlinie. Zapasy to sport taki ciężki, każdy mówi, że dla chłopaków, a ja myślę, że jednak nie, bo zapasy to też sport dla kobiet. Moim marzeniem jest zrobić start na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Na dzierżoniowskich zawodach pojawiło się również wiele młodych talentów, zarówno wśród dziewczynek, jak i chłopców, którzy z dużą determinacją i zaangażowaniem podchodzili do każdej walki. Zapasy to bardzo fajny sport i mogą kiedyś pomóc i chciałabym być mistrzem Polski. No można powiedzieć, że było tak ciężko, ale dałam radę. Trzeba było złapać za szyję, żeby ona nie miała i zgarnąć ręce, żeby ona nie miała żadnej siły ucieczki. Zapasy mi dają siłę, energię, nie przeszkadzają w nic. Najpierw go próbowałem położyć na brzuch, udało mi się. Potem wyrwał, ja szybko wstałem i wtedy go położyłem, tuszowałem na plecy, próbowałem. Zawody w Dzierżoniowie z pewnością nie mogłyby się odbyć bez wsparcia miasta oraz licznych sponsorów. Chciałem podziękować oczywiście panu burmistrzowi Dariuszowi Kucharskiemu. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, także my jako środowisko zapaśnicze jesteśmy zadowoleni. Nasi sponsorzy, czyli Agro Group Tuszyn, pan Marek Drozdowski i pan Wiesław Berezicki z Promaszu. Chciałbym wymienić też sponsora, która fundowała plecaki, firma Romster Poland z Dzierżoniowa. Nagrodzonym zawodnikom gratulujemy udanego występu, a organizatorom kolejnej dobrze przygotowanej imprezy sportowej.